Cześć, tu Bartek z Road Racing. Mam okazję na Majorce przetestować już dawno rower, na którym nie jeździłem, czyli rower z hamulcem szczękowym i porównać z rowerem na hamulcu tarczowym. Przede mną dwa Gianty TCR różnych generacji, to jest Advanced Pro. Tutaj mamy prostszy model, ale też na Ultegrze DI2. Hamowanie na hamulcach szczękowych jest akceptowalne na płaskim i lekko pofalowanym terenie. Dzisiaj byliśmy na górce, która miała 8% nachylenia i hamowanie na szczęce, jak się trochę też więcej waży, tak jak ja, naprawdę nie jest przyjemnością. Musisz ograniczać prędkość, system się przegrzewa przy dłuższym hamowaniu, ma to naprawdę same wady. Nie patrzcie na wagę, nawet jak rower będzie cięższy o 600 gramów, to ten komfort i bezpieczeństwo są warte tego, żeby stosować tarczę. I to mój głos w tej dyskusji. Pozdrawiam, trzymajcie się, pozdrowienia z Palmy.